zauważyłem, że... Będę pan wjechał w nas. Jak? Nie, dobra, dobra. Koniec, zabawa się skończyła. Czy pana i pani. Widzi pan ten kurwa pas tutaj? Pan chciał kurwa skręcić tam. Ja sobie jechałem tutaj z prędkością nie wiem ilu. Ale było tak. I pan tu tak... A ja... No i pan we mnie wjechał. Dlatego żądam, aby podniósł pan motor, zapłacił za kask i za to jeszcze za lakiernika. Raz, dwa. Dobrze. A to jest pana motor? Tak, to jest mój motor. Zapraszam. Raz, dwa. To ja sprawdzę. Dobra, sprawdzę. Ja go podniosę. Dawaj. Zjedźmy na pobocze, cwaniaku. Chodź. Nie jest to pana motor. To nie jest pana motor. To jest mój motor. To jest mój motor. Od teraz jest moim motorem, elo. Kubik tego z jakiej seria. Też wynimy go. Te 6 zł. Peter Pan, no się ma kumplu. Jak tam ci się gra na wyspie, bo ja tam razie powoli zaczynam was. Gdzieś na pobocze. Wesołych świąt i nowego roku, kropka, pozdrawiam 10 zł. Ale chwili zjedzie na pobocze, bądź silnik. Tylko tu nie ma kurwa pobocza. To pan zjedzie tam na pobocze gdzieś. Najbliżej, autostrady. Ecstasy in motion, aaaah, to jest Majorka. Tu nadal nie ma pobocza. Zabij 95, poproszę miejsce po prawej stronie. To zjedź prawo, prawo zjedź, jedź prawo, tam będziesz miał pobocze za niedługo. Bo w prawo. No kur... panie funkcjonariuszu, tu nadal nie ma pobocza. Jeszcze jedź prosto. Na spokojnie. Dobrze. Spokojnie, jak na wojnie. Nie wiem, zaraz oporu zjedzie tym kurdem robustem. Dobra, nie ważyć. Nie słyszę tego. Zjedź tu, w prawo. Jak się ten krawężnik koń. Gitarka. Jeszcze się zajmie tym, czy mamy się zająć? Wyłącz sobie silniczek. O, super. Leć. Co? Szybko zajmie się. Co? A z tym co? Czy... się nie zajmuje, czy nie? No nie wiem, co on robi. Jakieś kalamacje występują, proszę pana, spokojnie. Szef... szef się zajmie. Musi się tam na wsparcie. Dobra, to spierdolę. Witam, obywatelu. A witam. Jaki jest powód zatrzymania? No, dokąd się tak pośpieszył, obywatelu? Pan mi powie. Jechałem na autostradzie 80 na godzinę. To wydaje mi się, że się nie śpieszy. No, pan więcej jechał. Pan coś miał. No, ale mogę 150. Ale nie, bo mi pan posłucha, bo mi funkcjonariusze ma rodziny i na radiu, że pan tak się dziwnie kręci obok nich. I uważali pana za... tak jakby powiedzieć... No, tego nie odbierzesz, no ale zagrożenie. A, to ja chyba wiem, o co chodzi, bo tam przed wjazdem na autostradę za szpitalem, dokładnie tam, funkcjonariusze chyba z innego radiowozu dokonywali zatrzymania motocyklisty, no i po prostu czekałem, aż odjechał. No i ja podjechałem i tam była taka śmieszna sytuacja, że ten ziomek jechał kręcony motocyklem i jeszcze wyzywał funkcjonariuszy. I oni chyba go potem zaczęli gonić, ale ja sobie pojechałem w innym kierunku, zupełnie jak odjechali. No, rozumiem. No, całkowite nieporozumienie. To tam widzimy, to będzie upomnienie dla pana. A, zasłuchanie, zobaczyć tak. Pana dowód osobisty jeszcze? Tak. Proszę bardzo. Pana dowód osobisty. Pan Sergio Dąbuta Matra. Dobrze, to życzę miłego dnia, obywatelu. Dziękuję. Pan wybaczy tutaj za to zajście. Nie ma problemu. Służyć i chronić, ja wiem. Dokładnie. I czasami pałować. Tak. A tak naprawdę to trzeba strzelać i jebać.